Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w krótkich słowach podsumujemy lekcję ósmą Umarli w Chrystusie. Śmierć człowieka jest jedną z najsmutniejszych rzeczy, jaką może człowieka spotkać, z którą się spotykamy, gdyż śmierć człowieka właściwie kończy całą jego egzystencję. Chrześcijanie w Tesalonice mieli różne wyobrażenia o śmierci. Szczególnie panowało tam wyobrażenie, że jeżeli umrzesz przed powtórnym przyjściem Chrystusa, to zostajesz na ziemi, a jeżeli będziesz żył w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa, to pójdziesz do nieba. I dlatego, kiedy umierali ich bliscy, byli w wielkim smutku, wyobrażali siebie już w niebie, znajdującego się przy tronie Bożym, a ich przyjaciele, członkowie ich kościoła, ich znajomi, krewni zostaną tu na ziemi. Jeżeli uczucia więzi były bardzo silne, to ta wymyślona nauka przez kogoś powodowała wielki smutek. Dlatego też apostoł Paweł kieruje tutaj wspaniałe słowa pocieszające, prostujące błędny pogląd chrześcijan w Tesalonice, aby zrozumieli, jak wygląda naprawdę ta prawda biblijna. W Ewangelii Jana, 14 rozdział od 1 do 3 wiersza, Chrystus mówi: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzycie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, wy byli. W domu Ojca, naszego miłosiernego Boga, jest wiele mieszkań. I te mieszkania są dla wierzących, dla uczniów Chrystusa, dla naśladowców Jego. Jest wiele, naprawdę gigantyczna ilość. I Chrystus odszedł, aby przygotować tam miejsce. Kiedy przyjdzie, weźmie was, nas do siebie. Wśród wybranych Bożych nie będzie żadnego podziału. Ci pójdą do nieba, ci zostaną na ziemi. I te poglądy wśród chrześcijan ciągle utrzymują się do dnia dzisiejszego. Apostoł Paweł mówi o tej niepewności, o tym smutku wśród ludzi, którzy nie mają nadziei. Jeżeli wierzymy, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Chrystusa zmartwychwzbudzi umarłych. Jeśli umrzemy, to zmartwychwzbudzi też i nas. I jedni nie wyprzedzą drugich. Pierw powstaną, to jest tak zwane pierwsze zmartwychwstanie. Pismo Święte w Księdze Apokalipsie mówi o drugim zmartwychwstaniu. Pierwsze zmartwychwstanie to jest zmartwychwstanie umarłych w Chrystusie przy powtórnym przyjściu naszego Zbawiciela. Na głos Archanioła, na głos Trąby Bożej. Sam Jezus Chrystus, sam Pan, sam nasz Zbawiciel stąpi z nieba. I żywi, którzy doczekają tego momentu, i zmartwychwzbudzeni, umarli w Chrystusie, razem zostaną porwani w powietrze i wspaniały orszak uda się do domu Ojca. Pismo Święte w Księdze Apokalipsie mówi nam o
tysiącletnim pobycie w domu Ojca. Później ten wspaniały orszak w Nowej Jerozolimie, w domu Ojca, powróci na ziemię, aby dokończyć dzieła Bożego, dokończyć sądu Bożego, który odbędzie się po drugim zmartwychwstaniu, kiedy szatan zostanie rozwiązany, gdyż był przez ten okres tysiąca lat skuty łańcuchami. Tak więc pomimo śmierci naszych bliskich, pocieszajmy się. Jest oczywiście tragedią, jeżeli ktoś umiera niepogodzony z Bogiem, umiera w grzechu, umiera bez nadziei, to jest tragedia. A jeżeli ktoś umiera pogodzony z Bogiem, pogodzony z bliźnimi, umiera w wierze w Zbawiciela, umiera z nadzieją życia wiecznego, ta śmierć jest piękną śmiercią. Możemy się tylko cieszyć i dawać takie osoby jako przykład dla wielu osób. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Tak więc pomimo tych tragedii, które są na ziemi, które są wynikiem grzechu, naszego ludzkiego buntu w stosunku do Boga, Bóg daje nam wspaniałą nadzieję. Daje nam życie wieczne. Daje nam wspaniałą krew Chrystusa, która oczyszcza nas ze wszelkich grzechów. Daje nam pośrednika, Jezusa Chrystusa. Daje nam arcykapłana. Daje baranka Bożego. Bóg uczynił tak dużo dla naszego zbawienia. I czyni w dalszym ciągu. Daje Ducha swojego Świętego. Ducha Świętego, który pociesza nas, przekonuje o grzechu, przekonuje o sprawiedliwości i przekonuje o sądzie, że przyjdzie czas, kiedy każdy stanie przed Bogiem, aby zdać rachunek ze swojego życia. Tak więc pocieszajmy się tymi słowami i miejmy w Bogu nadzieję, że mimo, że wiele naszych znajomych, krewnych odeszło, spotkamy się z nimi w wieczności. Wspominam wiele moich wspaniałych przyjaciół w wierze. Wspólnie pielgrzymowaliśmy, naśladując Jezusa Chrystusa, którzy odeszli, ale odeszli z wiarą na ustach. Odeszli wierząc w Zbawiciela, chwytając się tej wspaniałej nadziei życia wiecznego. Dałby Bóg, aby każdy z nas wytrwał do końca i miał udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, zmartwychwstaniu w Chrystusie i mogły być dla Niego szeroko otwarte bramy domu Ojca Nowej Jerozolimy. Niech was wszystkich Pan Bóg błogosławi. Dziękuję.